Ćwicząc inne dyscypliny poza pływaniem, mamy szansę poznać rozwiązania niektórych problemów, których w naszym pływaniu z tej czy innej przyczyny nie mamy. Na przykład żonglerka ma jedną bardzo fajną zasadę, którą wprost można byłoby przenieść do nauki pływania. Otóż żonglerzy, ucząc się nowych sztuczek, nie chcą się przyzwyczajać do porażki. Porażka w tym kontekście rozumiana jest jako upuszczanie piłek i konieczność ciągłego ich podnoszenia z ziemi. Sam proces uczenia się tych nowych umiejętności wygląda w ten sposób, że bardzo mocno ograniczamy liczbę rzutów. Zaczynamy od jednego, dwóch, trzech i stopniowo zwiększamy ich liczbę dopiero w momencie, kiedy zyskujemy kontrolę nad danym patternem. Jest to bardzo istotne w kontekście pokazu żonglerskiego, gdyż żongler nigdy nie chce pokazać porażki, czyli upuszczania piłki przed swoją widownią. Jak można to przenieść do pływania? W nauce pływania jest taki etap, w którym kursant nabywa wystarczająco przyzwoity poziom podstawowych umiejętności pływackich, ale jeszcze nie potrafi przypłynąć dłuższego odcinka pełnym stylem. Ten etap przejścia do ciągowego pływania jest dla wielu osób bardzo wymagający, ale jest też to moment, który jest niezbędny do dalszego rozwoju umiejętności pływackich. Niestety wiele osób stara się go wykonać niewłaściwie, trochę porywając się z motyką na księżyc, dobierając zbyt długie dystanse do swoich umiejętności technicznych, ale też kondycyjnych. Efekt zwykle jest taki, że zatrzymują się w połowie odcinka, w połowie basenu, łapiąc powietrze, a co gorsza, przyzwyczajając się do porażki oraz do niewypełniania swoich własnych założeń treningowych. Zdecydowanie lepszą strategią jest wykonywanie większej ilości, ale krótszych odcinków. W szczególności chodzi tu o takie dystanse, które możemy bez większego problemu wykonać bez zatrzymywania się. W ten sposób na treningu na pewno pęknie więcej metrów, ale przede wszystkim przyzwyczaisz się do wykonywania swoich własnych założeń treningowych bez zbędnych modyfikacji. Zasada ta bardzo dobrze wpisuje się w naukę pływania, ale można też ją zastosować w trochę bardziej zaawansowanych kontekstach. Jednym z przykładów jest na przykład trening wybranego elementu technicznego lub optymalizacja swojej techniki z perspektywy długości kroku oraz frekwencji. Przede wszystkim jednak jest to bardzo ważny mechanizm psychologiczny, gdyż przyzwyczajamy się na treningu do małych zwycięstw, a jest to coś, czego każdy z nas bardzo potrzebuje. Program treningowy dedykowany nauce pływania, ale realizowany w trochę bardziej żeglarskim stylu, robimy już z moimi podopiecznymi od dłuższego czasu. Można go pobrać z mojej strony internetowej. Link zamieszczam w opisie poniżej. A jeżeli chcesz wesprzeć kanał, pamiętaj, żeby dać łapkę w górę i subskrybować go. Wkrótce ukaże się więcej filmów. Do zobaczenia!